Force will be with you. Always. Od premiery Jedi Ocalałego minęły ponad 3 tygodnie, a ja spędziłem w samej grze już grubo ponad 150 godzin. W tym czasie poszukiwałem dla Was różnych easter eggów i ciekawostek i przyznam Wam, że jest tego w Ocalałym naprawdę od groma. W tym wideo omówimy sobie więc 20 przeze mnie wybranych, a jeśli materiał przypadnie Wam do gustu, to zrobię jeszcze drugą część. Nim zaczniemy, to krótkie info na temat spoilerów. Większość ciekawostek dotyczy wątków czy postaci, które poznajemy w pierwszych godzinach gry, więc pod kątem spoilerów jest tutaj stosunkowo bezpiecznie. Natomiast w końcówce wideo znajdą się trzy ciekawosteczki, które już zdradzają dość ważne momenty fabularne. Aczkolwiek spokojnie, ostrzegę Was odpowiednio wcześniej, nim te największe spoilery się w materiale pojawią. No dobra, to nie traćmy już czasu i przejdźmy do rzeczy. Na Jedzie natknąć możemy się na intrygujący posąg, przedstawiający stoczoną przez Jedi setki lat wcześniej bitwę. Cal co prawda nie ma pojęcia, z kim walczyli rycerze, baza danych w grze też niestety nic nie mówi nam o tym wydarzeniu, ale jest to prawdopodobnie nawiązanie do drugiej fazy Wielkiej Republiki. Jeśli się nie mylę, to postacie w tle, które tutaj widzimy, to członkowie organizacji zwanej Path of the Open Hand. Frakcja ta wierzyła, że nikt w galaktyce nie powinien korzystać z mocy, wiecie, wpływać na nią tak jak robili to Jedi, bo zdaniem tego kultu raniło to samą moc. W związku z czym rycerze postrzegani przez otwartą dłoń byli jako zagrożenie. I to właśnie działania kultu doprowadziły do wielkiej bitwy o Jedi, jaka miała miejsce ponad 300 lat przed wydarzeniami z gry. Warto tutaj też wspomnieć, że Path of the Open Hand jest do pewnego stopnia powiązana z Nihilami, o których w grze również słyszymy. W Jedi Ocalałym mamy dziesiątki, jeśli nie setki, opcjonalnych rozmów do odbycia. To, jak dużo o świecie gry i jej bohaterach się dowiemy, zależy na dobrą sprawę wyłącznie od naszej ciekawości. Dobrym tego przykładem jest Ino Cordova, który zdradza nam, że był bardzo bliskim przyjacielem Qui-Gon Jinna. I've got so many questions, Master Cordova. I don't know where to start. With your first, young master. Tell me about the order in your day. If you wouldn't mind. Well, Qui-Gon Jinn and I enjoyed a close friendship. I've heard stories about Master Qui-Gon. You knew him? That's right. When I first arrived on Coruscant, he was kind enough to show me around. You as a youngling, with Master Qui-Gon as your tour guide. It was his home after all. I w sumie nie powinno nas to chyba dziwić, bo obaj rycerze bardzo krytycznie podchodzili do działań Rady Jedi i tego, w jakim kierunku zmierza zakon. Ciekawe jest też to, że Qui-Gon, wierząc w przepowiednie o wybrańcu i zmuszając niejako Radę Jedi do szkolenia Anakina, doprowadził po części do zniszczenia zakonu. Natomiast Cordova na Bogano doznał wizji tegoż upadku wiele lat przed wydaniem rozkazu 66 i próbował nawet zapobiec jej urzeczywistnieniu. Rzeczywistnieniu się, ostrzegając Radę. Yoda i spółka zignorowali jednak wizję Cordovy. You may recall that I had a vision foretelling the fall of the order. But the council, well, let's just say that my warnings fell on deaf ears. Eksplorując Kobo, w jednej z jaskiń, której strzeże kwasowiec, znajduje się bardzo dobrze zakamuflowana wnęka. Podróż nią jest nieco długa, bo przeciskamy się tam z dobre 2 minuty, ale na końcu czeka nas nagroda w postaci wyśmienitego easter egga, a więc droidów malujących pozującego im łampę, czy też mogu, jak stworzenie nazywane jest w grze. To oczywiście nawiązanie do Titanica, a konkretnie do tej sceny z filmu. Jack, I want you to draw me like one of your French girls. Wearing this. Wearing only this. Skuwastew to obok Tergla mój ulubiony nowy bohater serii. Sympatyczny rybak, którego wielokrotnie spotykamy na swojej drodze w Ocalałym, jest jednak sam w sobie easter eggiem. Imię Skuwastew brzmi z pewnością znajomo dla tych, którzy są nieco lepiej zaznajomieni z filmografią Adama Sandlera. W filmie Supertata, do którego Sandler napisał scenariusz i w którym gra też główną rolę, pojawia się bowiem postać Skuby Steve'a, zabawki będącej
lalką nurka. Co ciekawe, Sandler samą zabawkę wzorował na postaci Diver Dana, bohatera miniserialu dla dzieci emitowanego w latach 70. Zarówno Scuba Steve, jak i Diver Dan posłużyli za oczywiste inspiracje zespołowi Respawn Entertainment, gdy ten tworzył rybaka znanego nam z Jedi Ocalały. Kiedy przemierzamy sobie Kobo, największą lokację w grze, często widzimy ślady katastrofy, do jakiej na planecie doszło setki lat wcześniej. Widać i słychać to w szczególności w różnych placówkach, z których korzystali tam Jedi z Wielkiej Republiki. Gra nie mówi nam wprost za sprawą dialogów, co dokładnie wydarzyło się na Kobo, aczkolwiek zagadkę katastrofy pomagają rozwikłać nam wpisy w bazie danych. Otóż 200 lat przed wydarzeniami z Ocalałego na Kobo miało miejsce tak zwane wynurzenie, co jest nawiązaniem do książki Światło Jedi. To właśnie w niej statek Szlak Dziedzictwa rozbił się w nadprzestrzeni za sprawą działań Nihilów, a pozostałości tegoż statku w niekontrolowany sposób były wyrzucane z nadprzestrzeni z ogromną prędkością w różnych miejscach w galaktyce. Z racji na szybkość, z jaką poruszały się owe szczątki, były one poważnym zagrożeniem dla całych planet. Zderzenie z ich powierzchnią oznaczało bowiem nieraz rychłą śmierć dla miliardów istnień zamieszkujących dany świat. Sytuację, w której fragment Szlaku Dziedzictwa wypadał z nadprzestrzeni, określano mianem wynurzenia, a do takowego doszło właśnie m.in. na Kobo. Zatem te zniszczenia, jakie obserwujemy na planecie, są wynikiem kontaktu fragmentów Szlaku Dziedzictwa z powierzchnią planety. Jak dowiadujemy się w Ocalałym, Tanalor został zaatakowany przez Nihilów, a po wielkiej bitwie, jaka miała tam miejsce, Rada Jedi nakazała wycofać się rycerzom zarówno z Tanaloru, jak i pobliskiego Kobo, na zawsze porzucając obie planety. Co ciekawe, Rada nie ma jednak pojęcia, w jaki sposób Nihilowie dostali się na Tanalor, jako że jedyny sposób na przebycie bezpiecznie otchłani Kobo wymagało posiadania jednego ze stworzonych przez Santari Kree kompasów. Gra nie ujawnia nam rozwikłania tej zagadki i nawet Cal nie rozumie, jak Nihilowie przebyli otchłań, aczkolwiek odpowiedź znajdziemy w książkach z ery Wielkiej Republiki. Ze Światła Jedi dowiadujemy się przecież, że Nihilowie wytaczali własne, nieznane nikomu innemu w galaktyce trasy nadprzestrzenne. Wszystko za sprawą porwanej przez nich Mary Santeki, czułej na moc kobiety posiadającej rzadki dar odkrywania nowych ścieżek w nadprzestrzeni. Zatem w taki oto sposób Nihilowie dostali się na Tanalor, nie posiadając żadnego kompasu. Tekst Obi-Wana o posiadaniu High Groundu Zemsty Sithów to bez wątpienia jeden z najbardziej memogennych gwiezdnowojennych cytatów. Słyszeliśmy go w Upadłym Zakonie, więc nie mogło go też zabraknąć w sequelu. Cal o High Groundzie wspomina bowiem, gdy docieramy do imperialnej placówki na Kobo, która swoją drogą, jak żeby inaczej, ulokowana jest na szczycie najwyższej góry na planecie. To jednak nie jedyne nawiązanie do ikonicznych one-linerów Obi-Wana. Podczas spotkania Cala z Ravisem na pokładzie Lakerholka, Gendai po tym jak Cal atakuje go mieczem świetlnym, wypowiada następującą kwestię. To oczywiste nawiązanie do wymiany zdań pomiędzy Obi-Wanem a Grievousem, do jakiej również dochodzi w Zemście Sithów. Hello there. General Kenobi. W Ocalałym znajdziemy też kilka nawiązań do Continuum Legend. Przykładowo w sklepie Domy możemy wykupić utwór o tytule Kto opłakuje Taris, który następnie grany będzie w kantynie Griza, oczywiście pod warunkiem, że zwerbujemy wcześniej DJ-a. Taris to planeta, którą na pewno pamiętają fani Kotora, bo to właśnie w tej grze Darth Malak wydał rozkaz zbombardowania planety, mordując tym samym miliardy niewinnych istnień. Planeta nie została jednak zniszczona całkowicie, co widzimy w grze The Old Republic, będącej w zasadzie sequelem dla serii KOTOR. W pewnym sensie w Ocalałym powrócił też jeden z najpopularniejszych growych bohaterów w legendach, mianowicie Kyle Katarn. Nie powrócił może dosłownie, ale jeden ze strojów Kala, jakie możemy dla niego odblokować, jest bez dwóch zdań inspirowany tym charakterystycznym strojem rycerza z serii Jedi Knight.
Chociaż w grze nie widzimy Oporan Sisisa, to słyszymy o nim co najmniej kilkukrotnie. Na dodatek możemy też posłuchać samego Oppo w jednym echu mocy. Pour back to the temple. The Nile are enveloping our position. Master Gera, that is an order. To właśnie on wydał rozkaz opuszczenia Tanaloru i jest jednym z tych, których Dagan Gera obwinia najbardziej o porzucenie planety. Oporan Sisisa dostrzec mogliśmy przez krótką chwilę w trylogii prequeli jako członka Rady Jedi, ale pojawia się on też w książkach Zery Wielkiej Republiki. Co ciekawe, Ran Sisis jest w kanonie jednym z Jedi, którzy prawdopodobnie przeżyli rozkaz 66. W komiksie z serii Darth Vader imię mistrza Jedi pojawia się na imperialnej liście rycerzy, którzy uniknęli śmierci z rąk klonów lub pochwycenia przez inkwizytorów. Tytuł gry Ocalały może więc odnosić się nie tylko do Kala i kilku innych bohaterów, których spotykamy w grze, ale też właśnie do Oporan Sisisa. Dzięki opcjonalnym dialogom z gry dowiadujemy się, że postać Kala jest powiązana z mistrzynią Yaddle, a konkretnie powiązana jest dzięki Jarro Tapalowi, mistrzowi Kestisa. W trakcie rozmowy z Inokordową na Jedzie dowiadujemy się, że Yaddle była mentorką Jarro Tapala. Co więcej, Kal znajduje też w placówce Jedi na Kobo książkę napisaną przez Yaddle i wspomina nawet, że ten sam tytuł znajdował się w biblioteczce jego mistrza. Master Yaddle was strong-willed, a strange sense of humor. I enjoyed her company immensely. My master was her Padawan. He said she trained harder than anyone he knew, which was really something if you knew Jarro Tapal. Losy Yaddle po wydarzeniach z Mrocznego Widma przez wiele lat nie były nam w zasadzie znane. Dopiero niedawno za sprawą serialu Opowieści Jedi dowiedzieliśmy się, że Yaddle została zabita przez Dooku w trakcie wydarzeń z pierwszego epizodu sagi. Z pewnością każdy z was zauważył mało subtelne zmiany w wyglądzie Grisa względem upadłego zakonu. I nie mówię tutaj bynajmniej o zapuszczeniu warkoczy. Oczywiście mam na myśli fakt, że jedna z rąk Grisa jest mechaniczną protezą, której genezy nigdy w grze nie poznajemy. Historia, w której laterończyk stracił dłoń, przedstawiona została za to w książce Jedi Battle Scars, osadzonej pomiędzy wydarzeniami z obu gier. Ręka Grisa została odcięta przez piątego brata w trakcie jego starcia z Kalem. W ten sposób dzielny pilot stracił co prawda dłoń, ale uratował życie młodego rycerza Jedi. Nawiązanie do wydarzeń z książki pojawia się także w jednej z retrospekcji z Kalem i Seer, gdzie widzimy jak na dłoni, rozumiecie, że później Kestis obwiniał się o rany zadane Grisowi. Ever since Gris got hurt. What happened to Gris is not your fault. But ever since then, you've been reckless. I keep worrying about something bad happening to one of you. Chyba najbardziej zaskakujące starcie z bossem, jakie możemy zobaczyć w Ocalałym, to walka z Rickiem, specjalistą do spraw drzwi. Rick jest rzecz jasna żartem twórców gry nawiązującym do Elden Ring i walki z żołnierzem Godricka. Soldier of Godrick uchodzi za najłatwiejszego bossa w Elden Ring, dlatego też Rick w Ocalałym jest umownie na jednego strzała. Podczas jednej z podróży modliszką, Gris i Merin wyczuwają niepokojący zapach na pokładzie statku. Gris dochodzi do wniosku, że to zapewne jedno z ubrań Kala, a najpewniej poncho. Wspólnie z Merin zgadzają się następnie, że powinni zniszczyć wszystkie poncza Kestisa. I smell it too. Are you kidding me? Ah, it must be Cal. Always tracking things in and showing up with weird droids and those outfits of his. I'm not even sure he cleans them. The ponchos alone. We should burn them. You know, you're right. We should. To taki bardzo świadomy żart ze strony twórców gry, jako że po premierze Upadłego Zakonu wielu graczy narzekało, że garderoba Kala składała się w zasadzie jedynie z różnych wersji poncho, gdzie najczęściej różniły się one po prostu kolorami. Część strojów z jedynki wróciła co prawda do Ocalałego, ukryta za walką z potomstwem Ogdo Bogdo, ale w sequelu dostaliśmy znacznie więcej możliwości w kwestii doboru stroju głównego bohatera, co mogło się chyba nie do końca spodobać Cameronowi Monaghanowi. It's in my contract.
I would only agree to be in the second game if there was a poncho. Stig, you're talking about the story, gameplay, characters, but you haven't mentioned the poncho. How has Cal evolved since we last saw him? What's going on with him? Well, first thing I notice is he's not wearing a poncho. Cameron! Right. Ten easter egg łatwo przeoczyć, ale jeśli znacie na pamięć trylogię prequeli, to na pewno na Coruscant rzucił się wam w oczy o wyścigacz. To dokładnie ten sam model, którym w Ataku Klonów Obi-Wan i Anakin gonili ulicami Coruscant łowcę nagród współpracującego z Jango Fettem. Co ciekawe, jeśli rozejrzymy się po tej uliczce, to znajdziemy na niej też bar, w którym w filmie dochodzi do tej ostatecznej konfrontacji rycerzy Jedi z Zam Wessel. Chociaż wątek rasy Zefo, wokół której kręciła się historia w pierwszej części gry, no nie jest w zasadzie kontynuowany w Ocalałym, to nie znaczy, że Zefo tu i ówdzie się nie pojawiają. W jednym z dialogów wspomina o nich Cordova, ale co ciekawsze, artefakty Zefo znaleźć możemy także na pokładzie statku senatora Sejjana. W jaki sposób wszedł on w ich posiadanie i co wiedział o Zefo, to pozostaje póki co zagadką. Bardzo możliwe, że nie kryje się za tym większa historia, a twórcy po prostu uznali, że statek senatora to dobre miejsce na umieszczenie takiego easter egga z upadłego zakonu. Dobra, to zgodnie z obietnicą ostrzeżenie. Ostatnie trzy ciekawostki dotyczą ważnych momentów fabularnych, więc jeśli jeszcze wciąż ogrywacie Ocalałego i nie dotarliście do końca, to radzę wrócić do tego materiału już po ukończeniu gry. Chyba, że nie przeszkadzają wam spoilery, to oczywiście możecie spokojnie oglądać dalej. W trzecim, finalnym akcie gry poznajemy w końcu Denvika, oficera Imperialnego Biura Bezpieczeństwa, który stał za operacją infiltracji zespołu Kala. Po wydarzeniach na Nova Garon, gdzie Kestis darował życie imperialiście, teoretycznie nie pojawia się on już w tej historii. Natomiast jego dalsze losy możemy poznać odczytując Echo Mocy, które dostępne staje się po zakończeniu wątku fabularnego gry. Aczkolwiek nie jest ono oznaczone na mapie. Dzięki echu znajdującemu się w gabinecie Denvika odkrywamy, że niedługo po wizycie Kala na Nova Garon przybył tam sam Vader i osobiście dokonał egzekucji oficera. It's you. Chyba najbardziej zaskakującym gościnnym występem w Ocalałym było pojawienie się Boby Fetta. Warto zwrócić tutaj uwagę na strój legendarnego łowcy nagród, dlatego że jest on wariantem bliższym temu, jaki znamy z Imperium kontratakuje. Kolor szaty, jaki widzimy na lewym ramieniu Boby, ma kolor brązowy, jak w piątym epizodzie, a nie zielony, jak miało to miejsce w Powrocie Jedi. Także kolorystyka innych elementów pancerza, na przykład osłaniających przedramiona, inspirowana jest piątą częścią sagi. I nie ma w tym tak naprawdę przypadku, bo ponoć wielu pracowników Respawn Entertainment jako swój ulubiony epizod Gwiezdnych Wojen wskazuje właśnie na Imperium kontratakuje. Wygląd Boby w grze jest więc zapewne takim hołdem dla piątej części ze strony twórców. Wielu fanów zadaje sobie pytanie, jakim cudem Cal zdołał tak szybko dotrzeć do archiwum na Jedzie po swoim starciu z Bodem i był jeszcze świadkiem ostatnich chwil Seer. Otóż prawda jest taka, że Kala nie było w archiwum w czasie śmierci Jundy. Cała ta sekwencja, w której wcielamy się w mistrzynię Jedi, to nic innego jak echo mocy, jakie Kestis odczytuje już jakiś czas później, odnajdując ciało kobiety w archiwum. Widać to chociażby po tym, że otoczenie, w którym widzimy Kala, pełne jest unoszącego się w powietrzu popiołu i dymu, ale sam pożar, który miał miejsce w chwili śmierci jego mentorki, dawno już ustał. Biorąc pod uwagę, że to jeden z najbardziej emocjonalnych momentów w Ocalałym, łatwo jednak zrozumieć, że te detale mogły niektórym umknąć. To tyle, jeśli chodzi o ciekawostki i easter eggi z Ocalałego. Tak jak mówiłem na wstępie, być może powstanie druga część tego zestawienia, ale to uzależniam od waszego zainteresowania tematem. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie easter eggi czy ciekawostki sami wyłapaliście w Ocalałym i które z nich najbardziej wam się spodobały.
Na koniec chciałbym podziękować patronom kanału. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne i za jego sprawą tworzenie nowych treści jest dla mnie zwyczajnie o wiele prostsze. Jeszcze raz wielkie dzięki za dołożenie przez was cegiełki do powstania zarówno tego, jak i wielu innych materiałów. Jeśli podobał ci się ten film, to oczywiście polecam zasubskrybować kanał i kliknąć w dzwoneczek, dzięki czemu nie ominiecie żaden kolejny materiał. Natomiast jeśli masz takie możliwości i ochotę, to zachęcam do wsparcia Wściekłych Wąsów na platformie Patronite. Bycie patronem nie tylko pomaga rozwijać kanał, ale gwarantuje też różne bonusy. Link do Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby w sumie tyle. Trzymajcie się i niech moc zawsze będzie z wami.